Witam serdecznie na kanale Pyszny Zakątek. Dziś kolejna inspiracja, tym razem wspaniała domowa pizza. Dokładnie są to składniki do wykonania dwóch sztuk. Wykonanie jej rozkładamy na dwa dni. Pierwszego dnia wyrabiamy ciasto i wkładamy do lodówki, a po około 24 godzinach pieczemy. Składniki jak zwykle znajdziecie pod filmem. Przejdźmy teraz do wykonania. Trzy szklanki mąki wrzucamy do emisy. Nie jest to mąka zero, ale może być również mąka tortowa. Następnie przyprawy. Jedna łyżka soli, taka spora łyżka. Szczypta bazylii albo oregano, szczypta czosnku. Te suche składniki przemieszamy. Następnie szklankę ciepłej wody z odrobiną drożdży i cukru mieszamy tak, aby te drożdże się w niej rozpuściły. Przelewamy do mąki i włączamy mikser z końcówkami do ciast drożdżowych na wyrabianie do uzyskania takiej konsystencji stałej. Kiedy ciasto już będzie wstępnie wyrobione, dolewamy 4 łyżki oleju i pozostawiamy cały czas do wyrabiania. Po chwili zobaczymy, że ciasto jest już ładnie wyrobione. Wtedy możemy wyłączyć mikser, przykryć ciasto folią i wstawić do lodówki na około 24 godziny. Oczywiście, jeśli chcemy pizzę wykonać tego samego dnia, musimy zwiększyć ilość drożdży mniej więcej do 1/4 kostki. Tak jak wspomniałam, ciasto ląduje teraz w lodówce do następnego dnia. Kolejnego dnia włączamy piekarnik na grzanie na 250 stopni. Pozostawiamy w nim blaszkę, to jest istotne. Ciasto wyjmujemy z lodówki, żeby nam się trochę rozgrzało. Następnie tniemy sobie papier mniej więcej na wielkość blachy. Dłonie smaruję olejem po to, aby mi się ciasto nie przyklejało do rąk. Teraz jedną drugą ciasta. Formujemy mniej więcej, rozgniatamy na papierze na wielkość dużego talerza, może być nawet ciut większe. Pamiętamy o tym, że jeśli dłonie nam się będą kleiły do ciasta, najlepiej posmarować jeszcze raz olejem. Następnie smarujemy sosem. Sos u mnie składa się z jednej łyżeczki koncentratu pomidorowego, resztę sosu pomidorowego, jedną łyżkę oliwy czy oleju dodaję do tego i mamy gotowy sos. Można do tego oczywiście dorzucić przyprawy, jeśli ktoś lubi. Przyprawy takie do pizzy. Następnie ser starty. Posypuję po całej wielkości pizzy. Pamiętamy, tutaj jest dosyć ważna informacja, aby nie smarować sosem brzegów, ponieważ ten sos nam się na tych brzegach na pewno przypali. Następnie już wcześniej przygotowaną, pokrojoną w drobną kosteczkę szynkę. No i dodatki takie, które lubimy. U mnie są to pieczarki, papryka i oliwki, ale moje dzieciaki nie za bardzo chcą z tymi dodatkami jeść, więc wykorzystuję sobie pół pizzy jednego smaku, a pół drugiego smaku. I na koniec posypuję serem mozzarellą. Ważna zasada też, żeby na środku nie układać mokrych składników, ponieważ pizza nam się może przemoczyć. Teraz rozgrzaną blachę z piekarnika wyjmujemy, ściągamy na nią pizzę z papierem i wkładamy na 7 minut do pieczenia. Po 7 minutach pizza jest już gotowa, jak widzimy, wygląda bardzo ładnie. Możemy ją teraz rozkroić i podawać do zjedzenia. Wygląda naprawdę smakowicie, jest rewelacyjna i taka prawdziwa jak w pizzerii, więc zachęcam do wypróbowania przepisu. Jeśli spodoba Wam się ten przepis, zachęcam również do pozostawienia łapki w górę, subskrybowania mojego kanału. A teraz uciekam jeść, a Wam życzę smacznego i zachęcam jeszcze raz do wypróbowania przepisu. Dziękuję.